Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii klanem Hattori w Shogun 2 Total War z modem Ultimate Immerse Mod. Tak więc, no, zobaczymy, czy dzisiejszy dzień będzie ostatnim naszej kampanii, czy jeszcze z tego wybrniemy. Bo to jest pytanie dnia, ponieważ ostatnio było źle. Może będzie gorzej, może będzie lepiej. Zobaczymy. Okej, okay, tu jest, czy jest prawda na razie, jak to z podatkami, bo powiem, że troszkę zapomniałem, gdzie było ok, a gdzie nie. Czy mamy jakichś agentów? Mamy mnicha i mamy ninja. Ninja tutaj nam daje jakąś informację, co się tu dzieje. To by czy należało odbić. Aż sporo tego dziadostwa niestety to jest. Na razie chyba w nic nie będziemy inwestować poza armią. Okej, okay. Moglibyśmy drugiego mnicha zwerbować, ale myślę, że na tym etapie szkoda kasy. No to są nasze te dwie najbogatsze prowincje w tej chwili. A jest dość dobrze ufortyfikowana, ale dobra, zwerbujemy kogo się da i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No tutaj nic z tym nie zrobimy póki co. Warto, jak zajmiemy te dwa miasta, Ige i Zezle, czy tam Zeze, to się poprawi. Ja... Nie wiem, czy tu przebiją z powrotem, jak to dalej pójdzie. Mamy tutaj sojusz, który jest mega papierowy, bo no oni nas po prostu zwyczajnie nienawidzą. Dobra, czyli nie szturmuje. To w sumie dobrze. Bardzo dobrze. Nie, moi drodzy. Takiej opcji nie mam. Bardzo dobrze się potoczyło. Ja wcześniej to powiedziałem. Czułem, że tego nie zdobędą, tylko oblegną. Bo teraz odbijemy naszą stolicę, dodam troszkę więcej kasy na 100%. No i tutaj musimy coś z tym zrobić, ale za cholerę nie mam pomysłu co. To jest to, co nas praktycznie rujnuje i naprawdę nie mam pomysłu, co możemy z tym zrobić. Znów podpiszemy tą samą umowę, co ostatnio. Tak, tu mamy potencjalny bunt. Zacznijmy od tego, że musimy ponownie zawrzeć pokój, czyli to jest w ogóle obowiązkowe. Speak if you must, but speak carefully if you value your tongue. Spróbujmy jak ostatnio. Dlaczego nie możemy? Nie mamy takich dochodów co turę. Rozumiem. To mi się nie podoba, ale nie mamy wyboru praktycznie. Zrobić tak. I do not wish to listen to you, but politics makes for strange and sometimes unwelcome encounters. Coraz gorzej. Ostatnio było 2200, to było z wojnami. O. Rozbestwili się.
Teraz tak. Teraz musimy kolejną umowę zrobić, żeby tym coś dać. Bo tych dwóch armii nie pokonamy. A co gorsza, jeszcze wszystko poplądrowali. O, nasz generał się wyrobił zdecydowanie, ale... I znów, no nic z tego nie zostaje, jak płacenie, płacenie i jeszcze raz płacenie. Macie tyle, ile innych wojen. I do not wish to listen to you, but politics makes for strange and sometimes unwelcome encounters. Powiem tak, jest problem, bo nie chcą się zgodzić na to, co tam jest niezbędne. Oczywiście możemy znów poszaleć i musimy, ale jak z tego wybrniemy później, to powiem szczerze, nie wiem. Do not expect tea. That is for friends. Speak your peace. Nie mówcie, że tego się nie da zrobić nawet z naszym przekrętem. Da się. Ten sojusz z nimi... Jestem średnio potrzebny. Dobra. Musimy jedną turę jakoś z tym wytrzymać. Jak to naprawimy, to może będzie lepiej. Albo w sumie... Obniżmy trochę podatki. No nie chcę mieć też buntów. No nie, to nie przejdzie. Tu mimo tego jest źle. No dobra, dowerbujemy coś. Tu nie gra roli. Tu są też niezadowoleni. Kurde. To powinno dojść tutaj i zaprowadzić porządek. Tak. Tragedia z tym wszystkim. Myślę, że możemy z tego nie wybrnąć, ale przeżyliśmy kolejny odcinek i powiększyliśmy terytorium o dwa miasta. To nie jest tragedia. A Ikons, widzę, odbili od dna i idą do ofensywy. W sumie dobrze tą armię straciliśmy, bo przynajmniej z 6-7 stów nam spadły koszty, więc...
cały kościół po prostu nudzi. Okay, gdzie są teraz potencjalne bunty? Tu, wszędzie. Czyli jaki jest plan? Taki, żeby rozesłać. Oni tu poniszczyli, widzę co nieco. Rozesłać armię po okolicy. Bo na przykład, jeżeli sobie dorzucimy jedną jednostkę tam, to możemy włożyć. A nie, bo teraz są wysokie podatki. No dobra, troszkę zmienia postać rzeczy niepotrzebnie, żeśmy tam ich wysłali. Tu zobaczymy, ilu sześciu potrzebujemy. Dobra. Czyli tu jest ogarnięte. Tu byśmy musieli na chwilę włączyć podatki 8. A gdybyśmy wszędzie włączyli i obniżyli, czy przejdzie w ten sposób, tak? Na styk, ale przechodzi. Tu są niezadowoleni. Czyli... Tam by trzeba było wysłać, powiedzmy, 3 piechoty. Jeszcze jedną skądś, powiedzmy. Co ja znów zrobiłem? Dobra. Czy ktoś jeszcze się buntuje? Tu jest dobra. Tu jest dobra. To samo. Wygląda to lepiej. Jesteśmy na zero z kasą, ale ile tur minie, zanim przestaniemy płacić tysiaka tutaj? 5. Nie jest źle. To się upgrade'uje. To się upgrade'owało i tak mało dochodów, troszkę nieładnie. Speak plainly. Speak quickly. Your presence is... Powiem ci, że troszkę nie mam pomysłu tutaj robić. Tajstwa tyle. Czyli w sumie niewiele tur minęło tak naprawdę, bo tu dużo kombinujemy, ale się niewiele dzieje realnie. Trzeba po prostu odczekać i zobaczymy, co z tego wyniknie. On się wycofał. Ciekawe. Dobra, nasz agent gotowy. Nie, nie chcę, bo jeszcze bardziej sobie zepsujemy relacje, jeżeli to zrobimy. No widzicie, czyli księżulek załatwił sprawę. To miła
miła niespodzianka w sumie. No jest nieźle. I tu nawet będziemy mieli ponad pełną armię. Z tego co widzę. Nie doszli, no ale... Wydaje się, że nigdzie nie zanosi się na bunt. Wszędzie są podatki odpalone. I tak nie mamy kasy, ale... Okej. Tylko tu niczego nie zdobędziemy. Nawet jakby nas się udało z jakiejś takiej dzikiej akcji kontratakować. No niestety wszyscy inni są już dużo, dużo bardziej zaawansowani niż my. No. My zwerbować jednostkę w Kidze. Nie mam pieniędzy. Dobra, tu. Pytanie, co się opłaca? To by nam dało szybsze technologie. O, tak, to zmniejsza o 15% apki wszystkich jednostek. Pod jego dowództwem. To niby niewiele, ale suma summarum nam trochę da. Jeszcze jeden punkt. Wyższe morale. Morale się przyda. Chyba w ten sposób się da to połączyć. Nie ma miejsca na generała teraz. Czyli zróbmy tak. Okej. Mamy armię, mamy niezłego generała. To wiecie, no jeden generał wojny nie wygrywa, ale zawsze coś. Chyba pierwszy raz idzie troszkę lepsze, ma to mówię, to znów jest chwilowe, co ja się obawiam, że to... Długo tak nie utrzymamy tego. No tu by trzeba było poogarniać. Byśmy takiego z marszu dziabnęli. W sumie nasz ninja mógłby tutaj zrobić zwiad, co oni tutaj posiadają. I z kim walczą. Z nikim by mi zależało. Idealnie wiem, gdzie ta druga armia.
No. Przetrwaliśmy kolejną turę. No, ten tu jednak w las. Czyli nie będzie łatwo naszych myk wykonać tak, żeby ich z partyzanta pozdobywać. Po żadnej ze stron, szczerze mówiąc. Najprędzej tu, no, te armie tak tu obstawiły, że no nie ma opcji, żebyśmy to... Znaczy, to nie są jakieś super potężne armie. Gdybyśmy to robili na raty i mieli ze dwie, to jest do wykonania, tylko no skąd dwie armie przy takich dochodach? Jeszcze tutaj się nie chcą schować z żadnego im powodu. Ale za trzy tury mamy nową technologię. I chyba też za trzy tury kończymy płacić pieniądze tutaj tysiaka, za dwie nawet, czyli to nam już ulży. Zdecydowanie. Daimyo. Czy oni się czają, żeby po tym jak miną te umowa, to nas zatłuc? Jest takie ryzyko. Nie powiem, jest. Tak na wszelki wypadek, bo nie wiem, co oni odwalą w przyszłej turze. I super, powinno teraz być 1000 na turę, czy będziemy mieli 1100, czyli jakoś kroczek po kroczku zaczniemy się rozwijać. Oczywiście teoretycznie jest też wersja ataku na Kyoto później, ale to by nam zrobiło wroga publicznego numer jeden, więc nie. Mamy taką pozycję, że gdybyśmy zajęli Kyoto, no to nie właśnie w sensie, że zajęli, no byłaby szansa na zajęcie, może tak bym to ujął. Dwie armie pełne. Nie jest głupi, on... zrobił troszkę błąd taktyczny. Wysłał jedną armię w świat. Zdecydowanie potrzebujemy kasy. Czemu nie ma... Jeszcze płacimy? Nie, no powinniśmy mieć teraz... o 1000 więcej dochodów, a nie mamy. Ta umowa. Czternaście. Isaki. Nie mamy sojuszu? Nie mamy. Może nie wziąłem tym razem. O, to lepiej, bo ten sojusz ich tak drażni. Co nas tak atakowali? Nie wiem. Nie będziemy tak biegać z miejsca na miejsce. Niech widzą, że coś jeszcze mamy. Znaczy, moglibyśmy też rozwiązać część armii. Wtedy byśmy mieli więcej pieniędzy. Tylko mniej armii to też nie jest jakieś tam
rozwiązanie na dłuższą metę. No właśnie. Cholerny dziadyga. No nic. Ludzie, ale pech. Tysiąc za generał. Wiecie co, wezmę, bo generalnie nam się przyda. Wiem, że to drogo i w ogóle, ale się przyda. To się też przyda, bo jest bonus do podatków generalnie. Czy mógłbym to skasować? W sensie, czy inne oddziały dołączą? Bo chciałbym to zająć, używając bonusa nocnej bitwy. Ale przynajmniej żeśmy znaleźli ambusza, bo korciłem to wkroczyć tam główną armię, wtedy byśmy ją stracili, a tak stracimy tylko tą pomniejszą armię, czyli to nie jest takie bolesne, jakby było. Ja mi się dowiedziałem, bo tu są jakieś wrogie siły. Oczywiście na nocnej bitwie je możemy czemu mamy atakować w ten sposób? Nie rozumiem. Gdzie jest nasz generał? Straciliśmy go? Czyli nam przekupili generała? Tak. Oni nam przekupili generała. Oh my goodness. Wielu rzeczy się spodziewałem, ale nie takiego chamstwa. Czyli chyba to już jest, chociaż no nie, nie poddam się do końca. Będę próbował coś z tego wymodzić. Weźmy troszkę wyższe dochody. Szczerze, nie mam pomysłu, co powinniśmy teraz zrobić. Naprawdę nie mam pomysłu. Czyli na pewno musimy zawrzeć znów pokój, ludzie. You walk along the edge of a volcano. A dawno za trochę. Wiem, że to jest upierdliwe, co robię, ale no chcę każdą stówę zaoszczędzić. Tak. Wiem, że... Co ja, kurde... A za tysiaka wątpię. Co ja...
Bardzo dobrze. To akurat wyszło nam idealnie. Bo zachowaliśmy jakieś potencjalnie jeszcze dochody. Teraz Iko. Nie, nie mamy z nimi wojny. To jest, kto nam wojnę wypowiedział? Nie, ja Iko dałem tam to. Kurde. Do not expect tea. That is for friends. Speak your peace. To mocno zmienia postać rzeczy, że to nie jest dobrze. Nie, nie chcą mniej. Wiecie co? A może zrobię inaczej. Chyba jak zrobię teraz Lloyda w tym momencie, to się nie zapisze. Nie wiem. Nie wiem, czy będę to kontynuował, bo naprawdę się skopało. W każdym razie pozdrawiam i do zobaczenia.